Dobry wieczór chyba już. Tylko różdżkę. Pilot jest tu, jest dobrać. No więc dobry wieczór wam. Tak na wstępie chcieliśmy prosić o odrobinę wyrozumiałości, ponieważ mamy niewiele więcej lub też mniej lat niż wy i nie chcemy tutaj w ogóle z racji wieku, nie możemy prawić kazań ani mówić takich dobrych rad, więc opowiemy wam naszą historię i może coś z tego wyciągniecie. Więc może na początek się przedstawimy. Ja jestem Paweł i nie dostałem się do szkoły filmowej w tym roku. Ja jestem Wojtek i nie dostałem się do Akademii Muzycznej. Tak, było naprawdę fajnie, ale po drodze tak wyszło, że 4 grudnia Wojtek wylatuje do Stanów na Berklee College of Music na staż 4-miesięczny. A Paweł jedzie do Nepalu na odbiór nagrody w gali z Pepsi Film Contest 6 grudnia. Tak, z kolegą aktorem, który się ukrywa z tyłu, może wam pomachać, ale będziemy do niego nawiązywać i pojawi się też. Więc na początek mamy taki żarcik. Nie? O, jest czarny slajd. Więc nasz żarcik polega mniej więcej na takim pytaniu do was. A Wojtka też, jakbyście oświetlili, to tak trochę nie fajnie. Albo chodź do mnie bliżej. Pytanie jest takie. Wiecie, kto to są hipsterzy? I pewnie myślicie, że hipsterzy to wynalazek XXI wieku. My wam mówimy nie. Zdjęcie zostało zrobione w 95 roku. Tak jest. Ten większy to Wojtek, ale jest młodszy o miesiąc ode mnie, a ja jestem z lewej strony, w tym plecaczku, jest taki dobry, oldschoolowy. No i Wojtku. Więc dlaczego od tego zaczynamy? Bo poznaliśmy się już, jak mieliśmy 3-4 lata, chociaż jeszcze nie byliśmy świadomi tego, że się znamy pewnie. I od razu mi się wydaje, że w każdym z nas rodzi się taka potrzeba stworzenia czegoś. Styl nas łączy. Stworzenia czegoś i każdy ma jakiś, chce coś zrobić na tym świecie. I myśmy od najmłodszych lat, naprawdę od już takiego wieku próbowali coś zrobić. I pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy, był zespół Disco Polo. The Sparks. The Sparks. Dokładnie, w wolnym tłumaczeniu Iskierki, ale to było bardziej światowe, jak było The Sparks, nie? No. Więc zrobiliśmy zespół Disco Polo, nagraliśmy nawet jeden kawałek, który, jak się okazało, był odtwarzany... Tytuł, Kocham Cię, Baby. Kocham Cię, Baby, który był odtwarzany w klubie Enso na Karmelickiej nawet. A całą... Jest żart, bo ten kawałek rzeczywiście brzmi jak profesjonalne Disco Polo, a teraz nawiązujemy do naszej metody działania, ponieważ zrealizowaliśmy to... Wojtek jest specem od muzyki, ale zrealizowaliśmy to na programie, który można porównać do Movie Makera w realizacji filmowej profesjonalnej. I w ten sposób uczyliśmy się warsztatu, na różnych żartach, ale to, że ta głupia piosenka, którą zrobiliśmy na obozie dla żartu, pojawiła się gdzieś tam na imprezie, to było dla chłopaków z gimnazjum niesamowite, to nam pokazało, że możemy zrobić coś większego, mimo że tak naprawdę zaczynamy, nie znaczymy nic, nikt o nas nie słyszał, nie mamy sprzętu, dopiero się uczymy. Nagraliśmy to na keyboardzie, który kosztował 40 zł. Mniej więcej. Pożyczyliśmy go od kolegi i ma taką fajną arielkę naklejoną jeszcze z dawnych lat. No i tutaj nawiązujemy do... No, jeszcze jeden z koncertu jest zdjęcie. To zapomniałem. To jest ten dalej. Keyboard. Przeskakujemy daleko, daleko do przodu. To jest kadr z filmu, do którego ja robiłem zdjęcia. Mówiliśmy o jakości, że jakość, nieważne jest, co jest po drugiej stronie, co robiło ten obraz, ważne jak on wygląda. Nie mi to oceniać, ale myślę, że nie wygląda on tak. Myślę, że nie wygląda on tak. Jest to kręcony aparatem film. Wiecie mniej więcej, o czym mówimy. Środki, zgłaszamy nasze filmy na międzynarodowe festiwale, staramy się konkurować z ludźmi z zachodu, którzy mają dużo więcej pieniędzy, którzy mają sprzęt w szkołach, którzy mają możliwość, tam są wyższe zarobki, sprzęt jest dużo tańszy niż u nas, nieraz dwa razy tańszy. Wojtku? A robimy to na sprzęcie, który kosztuje naprawdę grosze. No to nie kosztuje grosze. Ale sytuacja była taka, że w tej łazience to Paweł mówił, zmieścił się tylko on i aktor, nie było miejsca na nikogo innego, a łazienka była tylko taka dostępna, no bo mieszkanie było za darmo. No, także w ten sposób.
ten sposób dobra, robiliśmy. I dlaczego o tym mówimy? Tak samo jak w The Sparks. To nie aplikuje tylko do sztuki, czy do filmu, czy do takich spraw. Jeżeli w dowolnej dziedzinie, w której chce się coś zrobić, zawsze zaczyna się od zera i trzeba ruszyć głową, a nie od razu portfelem. Albo najpierw portfelem, a potem głową i wykorzystać maksymalnie możliwości jakie się ma. No i kolejnym punktem programu jest film Rollover, który powstał w 2008 roku. Czyli to jest 3 lata temu, to już całkiem 3 lata temu, to już jest najnowocześniej, ale o co chodzi? Dalej nie mieliśmy w ogóle pieniędzy, w portfelu mieliśmy na delicję w sumie tylko. Tutaj delicji nie było, ale to mniej więcej no, tak, mieliśmy, w ogóle nie mieliśmy pieniędzy, sprzęt był ten sam, co w tamtym filmie, muzyka była nagrana na keyboardzie The Sparks. I na obozie językowym. Językowym gdzieś w Czchowie i bardzo miłe zaskoczenie, zrobiliśmy film. Wysłaliśmy go na festiwal off-camera. Paweł dostał telefon, że... Że dostaliśmy się do finału, spośród 400 zgłoszeń, 4 filmy zostały wybrane do finału i nasz film został tam wybrany, wygrywając z kilkoma etiudami ze szkół filmowych również, ponieważ nikt nie wiedział, kto robił te filmy, te zgłoszenia były kompletnie anonimowe, więc jak spotkaliśmy się z innymi twórcami na gali, było to całkiem zabawne, bo byliśmy dosłownie 2 razy młodsi. Mieliśmy tutaj po 16 lat. Nie chodzi o to, żeby się chwalić, ale raczej taki sukces jest kolejnym... Jeszcze bardziej podkręca ambicje, prawda? Czyli udało się The Sparks, które było gdzieś tam na jakimś poziomie, to jest jeszcze coś wyższego, może da się więcej, prawda? Cały czas dążymy do, tak naprawdę nie mamy jednego ustalonego celu, tylko rozwijać się i działać, wykorzystywać te umiejętności, które wykorzystaliśmy, tak, off camera logo, które nabyliśmy wcześniej. No ale nie wygraliśmy tego konkursu, byliśmy w finale, mieliśmy nadzieję, że wreszcie zdobędziemy pieniądze na lepszy sprzęt, na bardziej zaawansowane realizacje. Nie udało się, nie obraziliśmy się na off-camerę. Pomyśleliśmy, co było nie tak, uczyliśmy się, każdy z nas, Wojtek uczył się muzyki, Kuba uczył się grać, ja uczyłem się robić te swoje zdjęcia, filmy i zrobiliśmy film single player. Tutaj znowu mamy kolejne, pewnie się domyślacie, jak to powstawało. To są profesjonalne efekty specjalne. Drabina przywieziona na dachu jakiegoś samochodu, pożyczona od kolegi Szczurka. No i tym razem masa, tu już było więcej osób zaangażowanych, więcej czasu. Tutaj przede wszystkim się liczy czas. Jeżeli nie mamy pieniędzy, to jest to, co różni na przykład duże produkcje od takich naszych, no, ciężko nawet nazwać niezależnymi, wręcz garażowymi produkcjami, że to wszystko okupujemy czasem. My musimy sprzęt zrobić sami, musimy poświęcić dużo więcej czasu i serca, i determinacji, niż gdzie na przykład można by to wszystko było kupić, ale trzeba mieć za co. No i tym razem byliśmy mimo zaskoczeni, dostaliśmy się do finału i później wygraliśmy. Wygraliśmy, to był nasz pierwszy sukces, czuliśmy się już naprawdę, co już teraz, to nie wiadomo co. Ciekawe jest też to w muzycznej sferze tego, że nagraliśmy muzykę do tego w liceum numer 5, w sali numer 2. Od angielskiego. Keyboard jest cały czas ten sam, keyboard będzie wracał do nas, ponieważ jest... Bo, jak już mamy go, to mamy, w każdym razie i znowu... Kolega powiedział, że nie musimy go oddawać, bo kupił sobie nowy, więc... W każdym razie, on jest pożyczony już. Dalej dążymy do tego, że środków mieliśmy tyle samo, co w wcześniejszych produkcjach, a już wygraliśmy naprawdę fajny konkurs. I to już były fajne pieniądze z tego, naprawdę. Co więcej, nie zawsze brak środków jest naszym przeciwnikiem, ponieważ w czasie tego samego festiwalu odbył się konkurs na reklamę, reklamę festiwalu, i który miał być nakręcony telefonem komórkowym. No to myślimy, fajnie, coś dla nas. Więc tak wyglądała kamera, to jest iPhone przyczepiony do stojaka na GPS, przyczepiony do statywu i do tego jest jeszcze podkładka od myszki, która zasłania światło, żeby nie było takich brzydkich refleksów. A światło było zrobione z kremu Nivea. I z redukcji do komina z Castoramy. Dokładnie, żeby to nie było. I to jest kadr z tego filmu i no... Co ciekawe i co było miło ze spodanką, też nam się udało i... Było to... Trochę... No, niespodzianka w każdym razie. Nie, no to była to niespodzianka, już nie przesadzajmy. No. Jeszcze nie przechodzimy tutaj, bo to jeszcze nie jest koniec historii tego filmu, ponieważ od stycznia ten film będzie irytował was pomiędzy filmami na TVN. To w ogóle jakaś abstrakcja, ponieważ nie mamy jeszcze lepszych zdjęć z planu, ale wszyscy tutaj to jest klasa 3G.
z 5 liceum ogólnokształcącego, plus Jędrzej, który jest bratem koleżanki. Nikt nie jest profesjonalistą, wszystkich nauczyliśmy działać od zera, mieliśmy całkiem dobrą zabawę, ale też masę czasu poświęciliśmy temu. No i nadszedł czas, kiedy tutaj, prawda, my jesteśmy, kto jak nie my, to trzeba iść do szkoły, prawda? No ja odpadłem w pierwszym etapie i w Łodzi, i w Katowicach. No ja też miałem opinię, że super, no Wojtek, twoja muzyka wygrywa w konkursy, no to idę na akademię i wyszedłem. I żeby, co chcemy podkreślić, nie chcemy tutaj mówić, że szkoły są bez sensu, albo że nie idźcie do szkół, oni tam nie uczą, oni są beznadziejni, ale ja bardzo chciałbym chodzić do tej szkoły, bo no, ja w tym momencie jestem na kognitywistyce, trudne słowo, a Wojtek, gdzie byłeś, powiedz jak to się nazywało, bo to jest dobre. Ja w ogóle słyszałem studia w Cieszynie, zaocznie nauczanie muzyki wczesnoszkolne, czy coś takiego, to... zaocznie, tak. Ciężkie było to, żeby zdystansować się w ogóle do tych egzaminów. Ja chciałem się dostać na Wydział Operatorski. Tam jest 8 miejsc na cały kraj. Chętnych było 160. U Wojtka jest trochę łatwiej, bo miejsca są 2. I no, chętnych też podejrzewam jest abstrakcyjnie dużo. Ale ciężko jest uniknąć rozczarowania, jeżeli wszyscy znajomi mówią ci, tak, robisz super filmy i w ogóle jak ty się nie dostaniesz, to kto się dostanie, nie? Więc ktoś się dostanie, nie? Więc tutaj, proszę bardzo, telefon do przyjaciół, głos publiczności nie był dobry. No i wiadomo, nie wiem, czy macie znajomych, którzy próbowali dostać się do szkoły aktorskiej na przykład. Są historie, moja koleżanka zamknęła się w mieszkaniu na 2 miesiące i nie wychodziła z niego, ponieważ jej się nie udało, a nie miała żadnej alternatywy. Na szczęście udało się jakoś zdać maturę i się tam dostać. Ale postanowiliśmy, dobrze, będziemy działać dalej. Trudno. Podnosimy poprzeczkę. Pepsi. W tym roku, kryptoreklama, przepraszam, Pepsi szuka młodych twórców do kampanii w różnych okręgach świata. I jeden z konkursów odbył się w Polsce na Europę Centralną. Można było wygrać bardzo dużo pieniędzy i kontrakt z tą marką na realizację reklamy. Więc zaprzęgnęliśmy nasz wspaniały sprzęt do roboty. Ponieważ jeszcze nie miałem prawa jazdy, to żeby zrealizować każde z tych ujęć, jeździłem na rowerze ze statywem przyczepionym do bagażnika i z kamerą na plecach. Zrobiłem 60 km tego dnia na rowerze. Muzykę, już nie musimy mówić, robiliśmy na keyboardzie Casio. Na keyboardzie Casio u Wojtka, który na komputerze, mamy taką profesjonalną stację do nagrywania, to jest laptop, który zrzucił kot, więc jest zbita szyba, więc ten laptop jest podpięty do monitora, bo żeby coś było widać. I pisze się tak. Klawiatury nie ma. No i byliśmy naprawdę zadowoleni z efektów. Zgadnijcie, co wyszło? Zajęliśmy 4. miejsce. To, czyli najwyższe, za które się nie dostaje nic. Także było super. Ale dobra, nie. Czyli znowu nic nam nie wyszło, ale no... To jeszcze dalej. Podnosimy poprzeczkę. Wy jesteśmy na to, nie, to musimy podnieść poprzeczkę. Transatlantyk to był festiwal w Poznaniu, który zorganizował Jan Pekarz-Marek. I oczywiście to był w ogóle paradoks, bo to był konkurs na napisanie muzyki do 2 filmów. No i myśmy zaprzęgli nasze Casio. Ale co więcej, to tam sprzęt był również, mieliśmy taki eksperyment, nagraliśmy sobie dźwięk setkowo, czyli puściliśmy film i nagraliśmy cięgiem, ponieważ ja też grywam na gitarze, więc Wojtek grał na pianinie, grałem na gitarze. No, poświęciliśmy na to masę czasu, poświęciliśmy dużo pieniędzy, jak na nasze warunki wpisowe kosztowało 50 euro. To był konkurs dla młodych kompozytorów. Młody kompozytor, słuchajcie, ma 33 lata, więc to jest do 33 lat. No i nic. Nie zajęliśmy nic. Nie wygraliśmy. Nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi od organizatorów, ale była taka możliwość, żeby wybrać się na ten festiwal, ponieważ był otwarty, były warsztaty za darmo. No ja namawiałem Wojtka, żeby Wojtek pojechał. Strasznie mi się nie chciało tam jechać, bo to była droga impreza, bo do Poznania trzeba było jechać. Droga za darmo, ale nocleg trzeba było. Droga impreza, tam dojazd, prawda? No ale pojechałem tam, okazało się, że fajnie nawet tam było. Poznałem 2 kompozytorów muzyki do Spidermana, ten po prawej, a ten do Mortal Kombat, no i zaprosili mnie na staż
do siebie do Stanów i oni dalej nie wiedzą, że ja nagrywałem muzykę na Casio. I to jest najpiękniejsze. Nie wiedzą. Nie mówię tego. Generalnie jak się rozmawia z ludźmi, którzy robią muzykę i przyznać się, że robią muzykę w FL Studio, to jest dosyć konkretna porażka, po prostu mówiąc po naszemu, ale to jakby nie o to chodzi, żeby mieć wielkie studio nagraniowe, czy żeby mieć, do tego jasne, pojawia się dostęp, na przykład przyszliśmy tutaj do stowarzyszenia i patrzymy profesjonalne studio, które tu zawsze było dostępne, po prostu o tym nie wiedzieliśmy, ale... Nie mieliśmy nic i nagraliśmy muzykę. Tutaj zaprocentowała wytrwałość, to, że Wojtek zabrał się i pojechał i to było... No świetne, nie wiadomo gdzie to się znajdzie, trzeba próbować. I następnie mieliśmy wakacyjną przerwę i pojawiło się znowu Pepsi. I stwierdziliśmy, że spróbujemy, przyjrzeliśmy się zwycięskim filmom z zeszłych lat, z zeszłych edycji i tak naprawdę poprzeczka znowu idzie w górę, bo to już nie jest edycja polska, tylko to jest edycja na rynek indyjski. W Nepalu. 1,2 miliarda ludzi zdaje się. Z finałem w Katmandu w Nepalu. I zrobiliśmy dwa filmy, ponieważ w każdej takiej edycji są trzy tematy, to jest nieważne, akurat. Jechaliśmy na plan autobusem, ponieważ już zrobiłem prawo jazdy, ale nie miałem wtedy dostępnego samochodu. Spóźniliśmy się godzinę, aktorka na nas czekała, zmarznięta. Zdjęcia robiliśmy w mieszkaniu siostr Siembab, które chyba są dostępne na sali, które na szczęście było wtedy wolne i dały nam możliwość wejścia tam za darmo. bardzo jesteśmy wdzięczne. Tak, Kasiu, już kończymy. To jest ostatni slajd, przepraszam. Muzyka nagrana była na Casio. No i... Muszę powiedzieć o tym, że Casio rządzi dalej. Jasne. Taka. I okazało się, że nam się wyszło, udało. Jak wyszło, to już mówiliśmy na początku, ale do czego to wszystko prowadzi, to żeby nie przejmować się brakiem możliwości, brakiem sprzętu, czy tym, że nawet ludzie na początku w nas nie wierzyli. My byliśmy tymi dziwakami, przynajmniej ja byłem tym dziwakiem, który gdzieś tam biegał sobie z kamerą. Tylko postawiliśmy sobie jakąś tam, cały czas podnosimy ten wewnętrzny autocenzor jakości, czyli tego nie przyjmujemy, robimy dalej, poświęcamy czas. Ja, żeby zdobyć na przykład podpisy od członków ekipy na wykorzystanie wizerunku audio, to jest taki obowiązek przy tym konkursie. Musiałem jechać w nocy z gór 2 godziny do Krakowa i wracać o 4 do rodziny. To niesamowicie, w ogóle to są niewyobrażalne. Niewyobrażalna ilość czasu, która za tym stoi, a nie pieniędzy. No i myślę, że to jest chyba tyle, chciałem powiedzieć. I następnie mam taki pytanie, może się pojawimy za rok, może coś będziemy mieć ciekawszego do powiedzenia. Ale no to tyle z naszej strony. No. Dziękujemy.